Siemanko, siemanko, z tej strony Gryfciu, witam Cię w kolejnym odcinku z Kronik Myrtany Archolos. No i z wrażenia Marvin aż podskoczył. Oj, 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 no zaczyna się. A tak poważnie, słuchajcie, idziemy do starszego wioski, chociaż... No jeszcze do starszego wioski... Tak, do starszego wioski, bo myślałem o tym, żeby najpierw pójść do maga, jeszcze pogadać o tym grobie, ale tak sobie myślę, pójdziemy do starszego wioski, bo może... Tam będziemy mogli też pogadać o tym grobie odnośnie mieszkańców, czy nie będą mieć nic przeciwko. Bo to ma jakiś tam logiczny sens, chyba. Chyba oczywiście. Dobra, ale najpierw jeszcze z Jill pogadajmy. Mam wszystko. Bo mamy, o tak, zupę rybną. Dla ciebie. I prażone owady. No dobra, jakiś tam hajsik z tego wpadł. 25 miedzia nie mieć, to dobrze mieć. Dobra, i teraz tak. Ochroniarz, to mnie nie interesuje. Albin. Siemano, Albin. Jak się mają sprawy? Jak się mają sprawy? Odkąd pomogłeś nam z kilkoma problemami, jest trochę lepiej. Gdyby jeszcze wszyscy twoi towarzysze byli tacy pomocni. Nie można mieć wszystkiego, słuchaj. Naprawdę nic nie jesteś w stanie Jorna zrobić? Naprawdę nic nie jesteś w stanie zrobić w sprawie Jorna? Rozmawiałem już o tym z twoim wujem. Nie będę marnował i tak mocno uszczuplonych środków na szukanie igły w stogu siana. Jedyne, co mogę zrobić, to podwoić wartę i mieć nadzieję, że taka sytuacja już się nie powtórzy. Twój brat musiał mieć sporo za uszami, skoro ktoś zadał sobie tyle trudu, by go porwać. Potrzebuję pomocy w dostaniu się do miasta. Gdyby nie ta sprawa z twoim bratem, to namawiałbym cię, żebyś został. Jesteś całkiem pomocny, a życie w mieście wcale nie jest takie kolorowe. Jeśli jednak bardzo ci zależy, to mógłbym wysłać cię do miasta jako mojego wysłannika, ale nic za darmo. Dobra. Co potrzebujesz? Ile? Od razu ile? Złota to ja mam. Ludzi do pracy mi potrzeba. A ty udowodniłeś, że jesteś odpowiedzialny. Zależy mi na czasie. Rozumiem. Dlatego zamiast szwendać się pod murami i szukać sposobu na wejście, wyświadczysz mi przysługę. W zamian otrzymasz glejt. Z nim wejdziesz do miasta bez problemów. Teraz do sedna. Traciliśmy sporo plonów przy ostatnich powodziach. Nie możemy sobie pozwolić na powtórkę. Chciałbym, żebyś pomógł cieśli w naprawie brzegu rzeki w wiosce. Oprócz tego trzeba pomóc przewoźnikowi towarów. Do tej pory nie było czego transportować do miasta, ale powódź czy nie, podatki trzeba płacić i będziemy musieli spieniężyć część plonów. Zajmij się tym, a będziesz mógł wejść do miasta legalnie i bez dalszych problemów. No dobra, to co, najpierw do cieśli, nie? Oj, czuję, że to będą ciężkie misje, słuchajcie. Bo to nie może być zbyt proste. Tylko pytanie, czy to z Petrą mamy pogadać? Słyszałam, że bardzo zależy ci na dostaniu się do miasta. Zgadza się, ale mogą być z tym pewne problemy. Podobnie jak większość ludzi na tej wyspie, strażnicy bywają nieprzyjemni i nieufni względem obcych, ale trudno im się dziwić. Wojna, bunty i niesprawiedliwe edykty to jedyne tematy, o których ostatnio się rozmawia. Mam dla ciebie propozycję. Tak się składa, że zostało mi kilka towarów do obchnięcia, ale za cholerę nie mogę znaleźć kupców. Gdybyś mi pomógł je sprzedać, mogłabym powiedzieć ci, jak dostać się do miasta. Co ty na to? Dobra, im więcej myśli, im więcej misji, tym lepiej. Znajdę inny sposób, dopytaj. Co to za towary? Głównie przyprawy i materiały rzemieślnicze, ale mam też kilka produktów specjalnych. A co gdybym to ja kupił od ciebie te towary? Proszę bardzo, jeśli tylko będzie cię na nie stać. Pomyślmy. Jak dla ciebie to będzie 150 sztuk złota? Nie pomyślałeś, że mógłbym uciec ze złotem do sprzedaży? Nie, tego nie zapytajmy. Dobrze, znajdę ci kupców. Dobrze, pomogę ci znaleźć kupców. 150 sztuk złota to dużo. Możesz mi dostać się do miasta. Masz moje słowo. Od razu mówię, że nie mam pojęcia, gdzie miałbyś znaleźć potencjalnych nabywców, dlatego musisz się za nimi rozejrzeć na własną rękę. Za całą partię powinieneś dostać gdzieś około 200 sztuk złota. Jeśli dostaniesz trochę mniej, to trudno. Ważne, że wreszcie pozbędę się tych towarów. No dobra, co jest w tej paczce? Specjalny rodzaj tytoniu.
każdy ze skrętów wart jest nie mniej niż 5 sztuk złota. Sprzedaj po jednym z nich pracującym na polu farmerom. Przyda im się chwila odprężenia. Pamiętaj, żeby trzymać je z dala od wartowników. Tutejsze prawo jest dość surowe względem tego typu używek. Najlepiej też zachowaj dla siebie to, od kogo je dostałeś. Jeśli uda ci się sprzedać wszystkie towary, będę na ciebie czekała w gospodzie. Wtedy powiem ci, jak dostać się do miasta. Nie, no zostałem dealerem normalnie, nie? Zostałem normalnie dealerem teraz, no i chuj, no. No dobra, no to idziemy po kolei, pytamy w takim razie, no trudno. Co to za budynek, co słychać? Nie chcę, dobra, nieważne. Idziemy po kolei popytać po prostu, no może ktoś będzie coś chciał akurat. Jest tu trochę tych ludzi, a to jest chyba cieśla, nie? Albin przysłał mnie do pomocy. Albin przysłał mnie do pomocy w naprawie brzegu. Marvin, to tobie zawdzięczamy nową dostawę drewna? Tak, chciałem spłacić dług wobec Bastiana. Mało jest dziś honorowych ludzi. Cieszę się, że Albin przysłał mi właśnie ciebie. Skoro tobie zawdzięczamy tę dostawę, to pewnie wiesz już, jak pracować z drewnem. Weź piłę i przytnij ten pieniek. Nie jest to wymagające. Musiałbyś się bardzo postarać, żeby nawalić. Ja zawołam chłopaków i przeniesiemy resztę na miejsce. Na jaką długość mam przyciąć ten pieniek? Niech pomyślę. Połowa musi wejść w ziemię. Ćwiartka musi wystawać. Wychodzi na to, że musisz przyciąć tylko ćwiartkę. No, Marvin, bierz się do pracy. No dobra. Jedziemy z tym, no co? No dobra, no to jest przycięte. To też mam przyciąć od razu? Doskonała robota, Marvin. Przyciąłeś to idealnie. Chodź ze mną. Musimy ustawić dobrze te pale. No dobra. Tylko poczekaj, poczekaj. Zanim pójdziemy, ja bym chciał zapisać jednak mimo wszystko. Bo wiesz, ja wiem, co się dzieje na tych brzegach. I obawiam się, że to by było tak, że my byśmy sobie poszli, a tam jest pełno jakichś, nie wiem, popielców czy czegokolwiek innego i nas później dojadą. Chyba, że to jest to, gdzie wyczyściłem, to wtedy będzie git. Ale zobaczmy, gdzie ten Uwe nas wyprowadzi. Aż jestem ciekaw w sumie, w którą stronę musimy iść. Ale śmieszne jest to, że w taki sposób zostaliśmy dealerem, nie? No po prostu niesamowite. Chcemy dostać się do miasta, no dobra, nie ma problemu. Tutaj masz to i to i to, no i git. I tyle, nie? W temacie. Ciekawe, czy faktycznie będę mógł jakoś tak sprawnie podealować z tym, czy nie. Gdzie my mamy iść? O kurwa, kretoszczury. Nie chciałbym jemu zajebać, więc może by się odsunął. No bij te kretoszczury, no. Dobra. Jeżdżi. Ciekawe, ile tego będzie po drodze i gdzie się w ogóle podział strażnik, który tu stał. Tam wartownik. To jest dobre pytanie. Oj, aż przycięło mnie delikatnie. Tu wartownik powinien być, nie? I on powinien strzec miasta. Znaczy miasta, wioski, kurwa, jakiego miasta. Teraz się załatwię. O kurna. No jeszcze bandyci tu są. Dobra, panie bandyto. Dobra, masz na dziurę. Ła, kurwa, nie bij mnie, gnoju. A bierz tą pałkę i bij go. No i git. Tam tego chciał, nie? Dobra, bierz ten topór. Poczekaj chwilę na mnie, Uwe. Że ja muszę jeszcze go zlutować, no co ty? Wczorajszy jesteś jakiś? Jeszcze w sumie to by się przydało coś zjeść też. Żeby zaraz się nie przekręcić tu przez przypadek chociażby. Dobra, możemy iść teraz. Tu już raczej chyba nikogo nie powinno być, bo ja generalnie czyściłem te tereny. Nie tak dawno, nomen omen. Więc co do zasady, tu powinno być czyściutko, ale no widzę, że już jakieś piopice latają znowu. No i właśnie. Kurwa, no nie chcę jego bić, no. Nie wiem, czasami to targetowanie jest dramatyczne, nie? Gdzie on tu wlazł? Gdzie on jest? Co ty, Uwe, odpierdalasz, że tak zapytam?
Skacze, biega, ty jakiś naćpany ewidentnie. Może te śmieszne papieroski byś chciał, co? Bo mam. No, widzę, że już prawie wszystko skończone. Ale te trzy pale są uszkodzone. Ktoś musi wskoczyć do wody. Nie będzie łatwo, więc należy użyć młotka. No, Marvin, do roboty. No dobra. Może ty je naprawisz? Zajmę się tym. Znakomicie. Uwiniesz się z tym raz dwa. No tylko daj mi młotek, ty. O, zacznij pracować. Powinno wytrzymać. Okej. Okay. I śmieszne to, co? Gotowe. Mega fajne, podoba mi się to. To jest taka trochę głupia mechanika, ale jakby spoko, przynajmniej coś robię, nie? Lepsze to niż po robocie. Takie zero-jedynkowe. O, i mamy most. Nice. Nice, mamy przeprawę tym sposobem. Git jest? Wytrzyma? Wytrzyma ten brzeg. Po tym, jak go zabezpieczyliśmy, możemy być spokojni na lata. Albo przynajmniej do następnej powodzi. No właśnie. Dziękuję, Marvin. Powiem Albinowi, że dobrze się spisałeś. To dzięki, stary. A ci co tutaj robią? Mike. Albin mnie przysłał, żebym pomógł ci wrócić na nogi po ostatniej powodzi. Albin przysłał mnie, żebym pomógł ci wrócić na nogi po ostatniej powodzi. No, nareszcie. Pewnie niedługo będzie potrzebował coś sprzedać na targu w mieście. Ale jak tu spławiać nowy towar? Jak starego jeszcze nie odzyskaliśmy. Stary towar? Tak, miałem go przewieźć do miasta, ale nadeszły burze, a w taką pogodę żeglować nie jest przyjemnie. Wiem coś o tym. W każdym razie, jak nie znajdziemy tych towarów, to nam Albin z dupy nogi powyrywa. Woda zabrała 4 paczki na drugi brzeg rzeki. Znajdź je, jak najszybciej. No dobra. A skąd pewność, że towary są całe? Co jak co? Ale na zabezpieczaniu towaru przed przewozem to ja się znam. Jako, że nie było w nich żadnego jedzenia, to i topielce nie powinny się nimi interesować. No dobra, dlaczego sam ich nie poszukasz? Powiem tyle. Nie na darmo nazywają to miejsce wybrzeżem topielców. I co, topielców się boisz? Jeśli nie muszę, to omijam je wielkim łukiem. A skoro Albin przysłał ciebie, to znaczy, że nie muszę. Aha, no dobra, no niech ci będzie, gościu. Niech ci będzie, może farmerzy... Jestem zajęty, zostaw mnie w spokoju. Jestem zajęty. Kurwa, myślałem, że może śmieszne papieroski by chcieli. Chyba, że ja ich jeszcze nie rozpakowałem, bo czekajcie, może ja je muszę rozpakować. Tak, ja muszę ją rozpakować, dobra. Ja mam w ogóle... Jeprz. Żadnych mieszków chyba nie mam, dobra. Teraz z nimi pogadajmy. Hej. Jestem zajęty. Zostaw mnie w spokoju. Kurwa, no nie, to nic nie daje. Jestem zaj... To nic nie daje. Myślałem, że teraz będę mógł im... opchnąć to zielsko, ale widzę, że nic z tego. No trudno. Dobra, zapiszmy sobie i idźmy na tą drugą stronę rzeki. Poszukajmy tego, tylko w sumie nie wiem, w którą stronę iść. Czy w lewo, czy w prawo? Choć podejrzewam, że chyba w prawo, nie? Paczka Majka. Okej, okay. Jedna jest tutaj. Chodź tym krwiopijcą trochę bliżej. O kurwa, urządlił mnie. Niczego tu nie znajdę. Rzeczny, no te rzeczne są gorsze, dobra. Mamy jedną paczkę. O, w tą stronę, dobra. Czyli gra nam podpowiada trochę. Po prostu powinniśmy iść w tą stronę i tyle. Tak przy okazji... Sprawdzajmy, czy nic więcej nie ma. I tam po drugiej stronie są jakieś jaja. Trzeba było pewnie po to pójść. Wytrych gdzieś w rzece. Co tutaj robisz? What? Zbieram, co może dało. Ta paczka należy do ludzi z Silbach. Lepiej, żeby się oddał. Do ludzi z Silbach? Czyli nie do ciebie. Więc co ci zależy, jeśli jedna paczka zginie? Powiedz, że nie mogłeś znaleźć, że pewnie woda zabrała w głąb morza i tyle. Dawaj tą paczkę. Dawaj tę paczkę. Chodź i spróbuj mi ją odebrać. No skoro tak, stawiasz sprawę. O! Dobra, on nie jest jakimś tam leszczem.
Trzeba uważać. To będzie bitka. O! A, trafił mnie. Dobra. A spokojnie. O, trzeba uważać. Mniej więcej tyle samo ja mu zadaję, co on mi. Pewnie do pierwszego kryta. O, ała! Gnoju jeden! Kurwa, ale mnie bije on. Dobra. Na spokojnie. Ja mam tą przewagę, że mam pałkę, nie? Więc troszeczkę większy zasięg mam. O kurwa! Dobra, uniki robi gościu. Dobra, mniej więcej po tyle samo HP teraz mamy. Kurwa, no i... A, nie! Kryta mi trafił! Co za gnój mi kryta trafił? Nie wierzę w to! Nie wierzę w to! Chłop mnie krytykiem trafił. No nie, dobra, czekajcie, to trzeba zrobić inaczej w takim razie. Skoro on jest takim kozakiem... To wypijmy sobie potkę. Tego krwiopijcę to sobie trzeba rozstrzelać, zanim on do nas podleci. Prawda, będzie to ciężkie. Biorąc pod uwagę, że krwiopijcy dość szybko latają, ale dobra, damy radę, daliśmy radę. Idźmy dalej. Zapiszę sobie tą grę tutaj. Bo wiecie, różnie to bywa. Lepiej mieć w tym miejscu zapis niż kawałek dalej, więc tak. A, mogę tu wczytać tylko grę? Nie, no już mogę zapisać, dobra. Nie wiem o co chodzi z tym, że czasami można wczytać, czasami zapisać. Jakby, what the fuck w ogóle? What the fuck? Ja w ogóle podejrzewam, że to jest kwestia tego, że ja mu tak mało damage'a zadaję, że on ma po prostu dobry kevlar. I że to jest to. Dobra, dawaj tą paczkę. A, dwa razy go hitłem tylko z tego. No dobra, no dobre i to. No to chodź. Kurwa, nie, no tego się nie spodziewałem. Ej, dobra, bo on mi bije. Na razie jest git. No tylko... Problem jest taki, że jak on mnie krytem trafi znowu, to ja znowu dostaję za full HP. A on jest zadowolony, nie? O kurwa. Dobra, na spokojnie, trzeba się skupić. No. Chodź tu. Dobra. Na razie jest G. O, ciężki ten fight, powiem wam. Dobra. Jeszcze jeden hit. Może dwa. O, jak dobrze. O kurna, powiem wam, że trochę się przypociłem na tym, nie? Trochę się na tym przypociłem. No ale dobra, trzeba sobie coś zjeść. Żeby mieć full z powrotem. Gościa rozjechaliśmy, to najważniejsze. Ale no było tak przez moment, że mówię, kurna, no nie wiem co dalej. Polne jagody, wilki na górze, wschodnie fiołki, wytrych jeden na dole. Zastanawiam się, czy jest sens na drugą stronę do topielców tam przechodzić, te jaja próbować zdobyć. Tylko zastanawiam, po co mi one, tak szczerze. Czy one są jakieś cenne, czy nie? To jest dobre pytanie. Jak wiecie, to dajcie znać w komentarzu. To będę wiedział przynajmniej później, na co polować. Jestem ciekaw, czy jak to zrobię, to już dostanę Glade teraz. W sensie, jak pójdę, wrócimy do Albina, nie? No bo to wiadomo, on, ten mi nie da. Mike, masz tutaj. Mam wszystkie cztery paczki. Świetnie. Lorenzo z Gildii Kupieckiej się ucieszy.
Ale paczki to nie nasz jedyny problem. Powódź nie tylko zabrała moje towary, ale naniosła też wielkich kamieni z górnego nurtu rzeki. Jeśli mamy myśleć o jakimkolwiek transporcie, to musimy je wykopać. Albin przysłał 2 osiłków do pomocy, ale jakoś się do niej nie kwapią. Masz tu Kilow. Spróbuj coś z tym zrobić. Co ty? Co kurwa? Jakich kamieni? Jakich kamieni? Co ja mam zrobić niby? Poczekaj, jeszcze raz. Pokaż tą misję. Paczki, może warto z nimi porozmawiać. Myślałem, że trzeba ich przekonać po prostu. Pewnie na dziurę muszą dostać i dopiero wtedy się wezmą do roboty. Witam. Trzeba usunąć kamienie z koryta rzeki. No to bierz się za robotę. Ja nie lubię być mokry. Weź się do roboty, albo zaraz ci dam wycisk. Weźcie się do roboty, albo zaraz dam wam wycisk. No to pokaż, co potrafisz. A jednak mi się nie wymknisz. Oni zrobią sobie... No to chodź. Jeden z drugim gnoje. Dobra, oni muszą stać przede mną. Bo jak będą się bić tak ze mną, jeden z lewej, drugi z prawej, ja będę damage dostawał cały czas. Ty też chcesz na dziurę? Chciałem, że jak jeden dostanie, to drugi już nie będzie musiał, ale widzę, że... No, coraz lepiej mi idzie ta bitka, ale dalej... Dalej trochę brakuje. O kurwa! Chodź tu do tyłu, bo nie chcę tam tego dobić przez przypadek. Noż kurwa! Dobra. No jeszcze po jednym hicie, no. Może dwa. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden? Dobra. Całkiem nieźle. To sobie z nich wziąłem itemki. Chociaż trochę. Nie wiem, czy z niego to dropło, czy nie. No i co? I jak? Pomożecie teraz w pracy? Dobrze, już dobrze. Wszystko załatwimy jak należy. Będzie pan zadowolony. No mam nadzieję. Dobra, oni ci pomogą, Mike, jak coś. W sprawie koryta rzeki. Tak? Farmerzy zajmą się usuwaniem kamieni. Świetnie. Możesz powiedzieć Albinowi, że wkrótce możemy zacząć transportować towary do miasta. No i pięknie, słuchajcie, no i pięknie. Ja sobie jeszcze tylko HP odnowię, bo to się na pewno przyda. Tyk pyk. No i słuchajcie, zakończymy sobie tutaj ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to go zasubskrybujcie. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. No i zapraszam was do kolejnych odcinków. Na razie, no i cześć.